panowie nam zaprezentują swoje prace i opowiedzą o nich więcej. Ja tam od razu, bo to szkoda czasu, panowie najlepiej opowiedzą i o sobie parę słów, i o tej wystawie, i skąd ona się wzięła, bo wiem, że to jest kompilacja zresztą chyba z co najmniej, tak? To bardzo proszę, panowie, opowiadać. A ja dokumentuję. Dziękuję bardzo. Proszę się podzielić. To my. Byliśmy w zeszłym roku w WWO, a nie wszyscy pewnie byli, nie wszyscy pamiętają. Tym razem nieco inna, odmienna wystawa. W zeszłym roku prezentowaliśmy wystawę z naszej pierwszej części, czyli Cisza tylko w oddali. Były takie klasyczne krajobrazy, ale to w zeszłym roku. To dzisiaj widzicie, to zaraz coś szerzej powiemy. Tak krótko o nas. Fotografujemy od kilku lat w zmiennym składzie. Efekty naszych prac widać tutaj. O wszystkich osiągnięciach, to w skrócie tutaj jest napisane, można przeczytać, tak się nie będę rozpisywał. No, samych klątkach jest tak to więcej. Aktualnie do grupy należą Grzegorz Połowczuk, Marcin Sacha, Mieczysław Bielowski i ja, Piotr Targosz. Miecio jest tutaj naszą taką osobą prowadzącą, niejako naszym guru. Chcę poprowadzić taką krótką dyskusję po wejmisarzu na temat fotografii pictorialnej i nie tylko na pewno. Mam nadzieję, że troszeczkę będzie takiej dyskusji szerszej, tak jak w zeszłym roku może być więcej. Mamy czas do wieczora. Przepraszam bardzo, nie do wieczora, do 14. Jeszcze sobie rozcyniemy. Kuluarowo proszę sobie później wieczorem do Wojny. Po koncerciku. Wracając do tematu. Jeszcze tak dodatkowo naszej formacji. W zeszłym roku braliśmy udział również w pokazach diaporamy u kolegów w Szczecinie, w Szczecinie, też tam zdobyliśmy drugie miejsce. Braliśmy udział również w takim dość znaczącym pokazie festiwalu w Anglii, gdzie zdobyliśmy nagrodę za najlepszą fotografię. I to między innymi te prace, które tutaj widzicie, albo część z nich, lub niektóre pozycje, były właśnie zawarte częścią po części w tej diaporamie, która tam zdobyła nagrodę na tym festiwalu. Były pokazywane te prace potem w kilkunastu, zresztą dokładnie nie pamiętam, ile było dużo. Jest tych klubów fotograficznych w całej Europie, generalnie we Włoszech, między innymi we Francji. No to może Mieciu powie coś więcej o samej fotografii, skąd się wzięła i dlaczego akurat taki typ. No ja mówię zawsze od prapoczątku, czyli skąd fotografia tutorialna. Więc początki fotografii, jasna sprawa, wszyscy wiedzą, kto, kiedy i dlaczego. Ale już wtedy właściwie można było mówić o tym, że z pierwszym zdjęciem, które jest znane jako pierwsze zdjęcie w historii fotografii, czyli ten słynny widok z okna pracowni Niemca, już to był pewien taki układ w stronę fotografii tutorialnej. Oczywiście to pojęcie jeszcze wtedy nie istniało. Pojawiło się znacznie później. Ale dlaczego tak można stwierdzić? No to taka troszeczkę może spora wolta akurat. Mówią, że jest to pierwsze zdjęcie, które jednocześnie jest zdjęciem pictorialnym. A no głównie z tego tytułu, że jeżeli ktoś interesuje sztuką, malarstwem, jest taka znana postać, właściwie twórca kubizmu, George Braque. I jeżeli się obejrzy jego wczesne próby przeniesienia przestrzeni na płaszczyznę, stąd kubizm, prawda, to wśród jego wczesnych rysunków można znaleźć rysunek dosyć podobny do tego, co właśnie sfotografował jeszcze z okna swojej pracowni. Znaczy to jest troszeczkę może teza ryzykowna, no ale coś w tym jest. Początki fotografii to oczywiście dopiero dyfia, duże formaty, stykowo robione, znakomita jakość techniczna, pełna perfekcja, olbrzymia ilość szczegółów. I w tym, że właśnie w czasie grupa fotografów doszła do wniosku właściwie, że to jest troszeczkę mało jakby w jednym odwzorowaniu rzeczywistości, że gdzie to jest mowa o sztuce, o artyzmie. I zaglądała się właściwie na dwóch kontynentach taki ruch właściwie bym określił, nazwany potem piktorialistami. To była klub paryski, gdzie tam ten spore zasługi położył niejaki Robert de Machy i Stany Zjednoczone, Nowy Jork,
fotosecesja ze szpiwicem. No, bardzo znana foto. I to właśnie są początki fotografii piktorialnej. Ona trwała jednocześnie ze sporymi zmianami na samym rynku sztuki, bo wtedy pojawiły się nowe prądy, na przykład dadaiści. To jest początek przełomu wieku. Dominowała wtedy secesja. Zresztą sama nazwa o secesją. Czyli też jakby oddzielenie, wyłączenie spośród tego, co funkcjonowało w tym czasie na rynku. No ten ruch niestety nie trwał w swojej potędze długo, ponieważ w zakończeniu właściwie secesji, to są lata 20, można mówić o schyłku fotografii piktorialnej. Znowu wraca do sław, czy do potęgi fotografia dokumentalna. W Polsce ta historia, no, niestety, piktorialiści pojawili się w stosunku do tego, co na świecie, około 25 lat później. To pierwsza wystawa miała miejsce w 1906 roku. To byli